Matias Żupan był bardziej utytułowany, no ale popatrzmy w tej chwili na skok Roberta Krańca. Do pobicia 123,5 metra i Kraniec zrobił to spokojnie, bardzo ładny skok. Słoweńcy dwa razy w trakcie przygotowań byli u nas w Zakopanem, skakali na Jegielicie. 136,5 metra i będą wysoko. Warto przypomnieć, że sam utytułowany Żupan, wicemistrz olimpijski w drużynie w 1988 roku, zdobył ze Słoweńcami dwa razy brąz, mistrzostw świata. Wcześniej byli brązowymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City, ale Żupan nie umiał znaleźć porozumienia z niektórymi skoczkami, głównie z Jernejem Damianem, a przede wszystkim ze swoim dawnym kolegą z reprezentacji.